śliczna. Jak wasze dzieci się interesują dinozaurami, to polecam. Cześć, witajcie. Dziś się dowiem, czy nagrywanie filmu na huśtawce to jest najlepszy pomysł. W ogóle ten fotel jest genialny. Podlinkuję wam go w opisie. Ale chciałam wam dziś powiedzieć, że postanowiłam się wymalować. Ale chciałam wam powiedzieć o moich pędzlach Sakura, bo uświadomiłam sobie ostatnio, że one mają 7 lat. I ja nie używałam innych i nie miałam takich jakichś, których używałam równolegle. I powiem wam, jak one mi się sprawdziły. Mam 3 pędzle Hakuro. 2 super się sprawdziły, a jeden wyłysiał. I jednego wam nie polecam. To jest taki skunk skośny. On miał ciemniejsze końce. No i on bardzo wyłysiał. Natomiast te... to jest do pudru... Tylko nie pamiętam numerków. Ja wam je podlinkuję z właściwymi numerkami, bo te numerki mi się starły stąd. A to jest taki do różu lub bronzera. I one są świetne. Jedynie co mi się tu stało... O! To on się jakby tu odkleił, ale... No, to nie jest problem, bo można go wcisnąć i on nie spada, albo można go też po prostu skleić. Tak czy siak... No ten jest praktycznie jak nowy, nic się mu nie dzieje. A ten, no ten, tak jak mówiłam, wyłysiał i nie jest już zbyt przyjemny, chociaż maluje się nim. Ale właśnie mam zamiar sobie dokupić. I ostatnio byłam w Biedronce i już miałam w rękach pędzle. Ale później sobie pomyślałam, że nie, wolę coś sprawdzonego, co mi tak dobrze służyło przez tyle lat i zamówię sobie 2 albo 3, zobaczymy jeszcze. To właśnie Hakuro. Dobra. Dobra, to, bo właśnie teraz widzicie, maluję się tymi mineralnymi produktami Ethnicity i brakuje mi właśnie no jednego albo 2 pędzli. Jednego to na pewno, a żeby mi było tak całkiem wygodnie, to myślę, że 2. Okej, gotowe. A dzisiaj będziemy sadzić roślinki na balkonie. No, pokażę wam. Pokazywałam wam ostatnio, jakie kupiłam. No i dziś spróbujemy je zasadzić. Zobaczymy, co wyrośnie. Jeszcze zanim nasionka, chociaż już robiłam do nich podejście kilka razy, ale już wyciągnęłam doniczki i zaraz się za to wezmę.
Jeszcze stwierdziłam, że zrobię sobie kawę i zjem ciasto. Zrobiłam banoffee wczoraj. I to wszystko ja zjadłam jak na razie. Także... praktycznie co chwilę robię jakieś ciasto i większość zjadam sama. Prawda, Laura? Bo ja lubię czekoladki. No, Laura je czekoladki. Tak się kwarantanna skończy, że będziemy... I weekend! Pączusiami. Ale ostatnio pączków nie jem. O, o. Przynajmniej pączków nie jem. Chyba mi się paznokieć złamał, no kurczę. No, chodź. Pokaż mi. No dobra. Tu mam jeszcze sok jabłkowy z wodą gazowaną. Bardzo dobry, jak taki bezalkoholowy cydr. Bardzo dobry. Dobra, spróbuję to tutaj. Zaraz cię ponagrywam. A co ty masz parcie na szkło dziś? Co byś chciała pokazać? O nie, próbowałam. A, swoje, dobra. Też dobrze, zaraz cię nagram. No pięknie zepsułam swój kawałek ciasta. No. Powiedzmy, że naprawiłam. Dobra. I co chcesz opowiedzieć? Że masz swój cydr, tylko masz bez wody gazowanej, tak? Sok jabłkowy i woda. Troszkę źle pachnie. Co pachnie źle? Ten sok? Aha. I co za jadę? No zjedz ostatnią po obiadku możesz, ale teraz to ostatnią mi na razie zostaw na później. A nie całą czekoladę zjedliśmy dzisiaj. Prawda? Nie zjadłaś całej tabliczki. Tu mam takie zioła. To już widzieliście je. Tutaj maluśka mięta z zeszłego roku. I Laurunia, strasznie hałasujesz. Rozmaryn też z zeszłego roku. A bazylia ze sklepu. Plus dosadziłam tu jeszcze kilka ziarenek. Ale chyba wszystkim tym ziółkom wymienię ziemię na ten humus, biohumus, coś tam. A tu, patrzcie, jakiego pięknego kwiatka Laura mi wczoraj przyniosła ze spaceru dookoła bloku. No właśnie, i pograliśmy w piłkę. No. Na tak to zbudowałam. Pokaż. Co to? Taki składzik, który się rusza. Patrz, boja. Spróbuję to złączyć. Dobra, Laurka, ja idę na balkon sadzić rośliny.
Posadziłyśmy z Laurą kwiatki i teraz będę je sobie podlewać i przykrywać folią. Nie wiem, ile się nagrało, bo w pewnym momencie zauważyłam, że aparat się wyłączył, a później włączyłam go ponownie i się okazało, że bateria się wyczerpała i on znowu się wyłączył. Ale zasadziłyśmy tak, w tych doniczkach, które tu teraz podlewam, gdzieś jest pietruszka, gdzieś jest koper i gdzieś jest ta cebulka. W tym jest bazylia. Oprócz tego przesadziłam sobie też tę bazylię, którą mam na parapecie. Zobaczymy, czy coś z niej będzie. Tutaj są stokrotki i chabry, a tu jest szpinak. No i zobaczymy. Tutaj na dole widzieliście, wsypałam dosyć dużo keramzytu, bo to są po prostu osłonki, to nie są doniczki. No i zobaczymy, jak się to będzie trzymać. A to już są takie normalne doniczki, więc popodlewam to sobie szybciutko i przykryję folią na czas kiełkowania. Powiem wam, że ta huśtawka jest tak wygodna i w ogóle jak w niej usiądę, ona na tej sprężynie sobie tak mięciutko wisi, to tak szybko mi się po prostu zachciewa spać. Ostatnio w niej zasnęłam. Akurat ten... Laura coś tam jadła, ja usiadłam, zamknęłam na chwilę oczy. Jak otworzyłam z powrotem, to Laura była już przebrana. Bo się okazało, że się pobrudziła, zdążyła się przebrać i nie wiem, bo niecałą godzinę przespałam. Laura w tym czasie cały czas jadła zupę, no ale... Chyba, nie wiem, w końcu spałam. Ale chciałam wam powiedzieć, że właśnie Laura z Dawidem pojechała do paczkomatu po paczkę, bo zamówiłam kilka książek w Bonito. No i pokażę wam je za chwilę, jak je przyniosą. Coś tam o podróżowaniu, to dla mnie, no zobaczycie, dla Laury taka seria, która jej się, ma jedną książeczkę, bardzo się jej spodobała i bardzo chciała inne książeczki z tej serii, to coś tam kupiłam, coś tam dla Glorii. A tak jak mówię, zobaczycie. A ja się pochuśtam. Dobra, i co tu jest? Ola, wracaj króliczku. Nie płacz, już ma mały rudzielcu. Tu jest ta książka, którą Laura dostała w prezencie kiedyś i bardzo się jej spodobała. I dlatego kupiłyśmy kilka następnych z tej serii. One kosztują 8 zł, 8 zł z groszami, coś takiego. Jesteś super chomiczku. Nie jesteś już sam, niedźwiadku. Laurka, będziemy czytać dzisiaj. Ciekawe, ile przeczytamy książeczek. I tu o delfinku. O Annie. I o Eddzie. O Oli. Tutaj dla Glorii kupiłam jakieś takie kontrastowe, żeby ćwiczyła patrzenie. Tu jest jakaś książeczka z instrukcją jeszcze dodatkową dla opiekunów. Tak, książeczka wygląda w ten sposób, po prostu są tu różne kształty, to nie są akurat żadne zwierzaczki, tylko po prostu kształty. No właśnie, Laura okupuje moją huśtawkę znowu, tak? O, Gloria się budzi. Dobra, zaraz jej pokażesz jej książeczkę, tylko delikatnie, żeby nie spadła na nią, dobra? Tutaj o dinozaurach. Jest przepiękna ta książka, taka duża. Zobaczcie, jak ona jest duża. Ja mam dużą rękę. Twoja. Jest śliczna. Jak wasze dzieci się interesują dinozaurami, to polecam. To są wydawnictwo Dwie Siostry. Ruśka, dobra, jak nie obudziła się, to jej nie budź. Poczekamy, aż wstanie.
I jeszcze są inne z tej serii. I na Bonito ona jest dużo taniej. No śliczna jest. Ja ją oglądałam tak w internecie, na grafikach Google'a. No i sobie pomyślałam, no fajna, fajna. Ale jak ją zobaczyłam na żywo, to wow. No i sama się dużo nauczę o tych dinozaurach. Jak byłam dzieckiem, też bardzo mi się podobały dinozaury. Dlaczego? No dinozaury są interesujące. No chyba dlatego, że już ich nigdzie nie ma. Tutaj. Kupiłam dla Glorii, bo Laura ma. Nie było już takiego samego, jak ma Laura. Znaczy, on jest, tylko nie było w tej księgarni. Wzięłam taki. A gdzie mam taką? Masz schowany, pokażę ci. Żeby taką później... Różową? Też taki różowy. Żeby później nie było płaczu, że Laura ma, a Gloria nie ma, no to Gloria też będzie mieć. Tylko ten Laury, mam już zdjęcia wywołane, chyba nawet zdjęcia poprzyklejałam, tylko u Laury jest wypełniony ołówkiem, muszę tam poprawić długopisem ładnie. Dlaczego długopisem? Długopisem, jakoś tak nie miałam odwagi pisać długopisem jeszcze w tych książeczkach. No, tutaj też zacznę pewnie wypełniać ołówkiem i zacznę gromadzić jakieś tam zdjęcia. No i tak. O, tutaj zdjęcia... zdjęcia brzucha. Nie mam tyle zdjęć brzucha. Nie chciałoby mi się robić co miesiąc. Znaczy przy Laurze robiłam. No to w pierwszej ciąży mi się chciało, ale teraz no to wiedziałam już, jak mi brzuch będzie rosnął. Rósł. Więc tych nie mam, ale coś tu innego włożę. No. I aha, i na koniec... Mogę? Na koniec, twoje już pokazałam, zaraz możemy nawet czytać, a teraz na koniec pokażę ostatnie, czyli 500 najpiękniejszych miejsc Polski i 500 najpiękniejszych miejsc Europy. Nie wiem, czy te książki są fajne, bo pierwszy raz tak jakoś mi się rzuciły w oczy, wiecie, kiedyś było takie smutne powiedzonko, że się podróżuje palcem po mapie, no i nastały czasy, że ja sobie pooglądam miejsca w książce, ale może dzięki temu, jak już zaraza minie, to się zrodzi jakiś ciekawy plan na podróż. Więc sobie tu chętnie w moim hotelu pochuśtam się i poprzeglądam właśnie te książki. Rosja. O, akurat jak chodzi o Rosję, to chętnie bym się kiedyś przejechała koleją transsyberyjską i zobaczyła Petersburg. Ale ja będę się jeszcze puszczać. No. Dobrze. I tyle. Ale jeszcze huśtanie. No, ty się huśtaj z bujaku. O, Laura nawet jest ubrana w dinozaura, tak? Nawet cię tak puszczam. No wspaniale. Zatrzymasz mi tą buźkę? Sama sobie zatrzymuj.